Kurde, debelek, jest ryba. Jest ryba, ale w krzaczory weszła. Masakra. Taka akcja, taka walka. To niesamowite. No, siemano, siemano. Cześć, 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 cześć. Popatrzcie, jestem nad wodą. No, mamy dzisiaj 29 grudnia. Nie wytrzymałem presji i przyjechałem sobie nad wodę. Bo pogoda jest naprawdę zachęcająca od paru dni, od tygodnia czasu, właściwie ponad tygodnia czasu. Temperatury są za dnia w granicach 10 stopni, w nocy spada do 5-6, także to i tak jest bardzo dobra temperatura do łowienia karpi, powiedzmy, jeśli chodzi o tą porę roku. Spędzę tutaj 2 dni najprawdopodobniej, zobaczymy co z tego będzie. Taki mam plan, takie mam założenia, do niedzieli, do 31 grudnia tutaj posiedzieć, bo ogólnie kończy mi się licencja też 31 grudnia, więc no dłużej też nie mogę, nie? A dopiero nową będę mógł kupić gdzieś tam w lutym, powiedzmy, a łowisko jest dopiero otwarte od marca, więc no zobaczymy, nie? Jak to będzie? Pogoda jest naprawdę fajna. Teraz przestało wiać, nawet nieźle to wygląda. Zobaczcie, wędki już w wodzie. Nie wiem, czy to widać. Wędki w wodzie, zestawy wwiezione. Dzisiaj postawiłem standardowo na squida, na róże. Bardzo, bardzo małe kulki, tak, ogólnie okrojona 16 z 14 okrojoną i okrojona 16 z 11, także podpięte popkami, tak, te kuleczki są, będziemy widzieć, zobaczymy, czy się uda coś wypracować, jakiekolwiek branko. Cieszyłbym się bardzo, jakby się udało jakiegoś jednego karpika chociaż jeszcze w tym roku złapać. Byłoby to naprawdę mega, mega byłoby to naprawdę mega sprawa, nie? Bardzo bym się cieszył. Jedno branie, jedna ryba, nieważne jak duża, jak mała, niech będzie to karp nawet 5 kg. W takich warunkach nie ma co wybrzydzać. Fajnie jest mieć po prostu w ogóle kontakt z rybką jakikolwiek nad wodą i tyle. Udowodnić sobie jeszcze przy okazji, że da się w grudniu złapać karpia, tak? Na zwykłej wodzie właściwie, nie? Nie tam jakieś kurde ciepłe zrzuty albo coś w tym stylu. Pomimo tego, no faktycznie, że pogoda nam trochę tutaj pomaga, jak na tą porę roku, trochę sprzyja do tych wyjazdów nad wodę. Więc no zobaczymy. Chyba nie, no tutaj jest w krzakach zaraz. No nie wiem, no się dowiem zaraz. Chyba bo nieprzygotowany, wiesz. Latarka nie na głowie, to nie na głowie. Nie ma za bardzo za ciepło, żeby na przykład miała wyjść. Siedzi? Jest. Daj podbierak. Spróbuję tu. Nie, bo on tu jest splątany. Nie powinno być jakoś strasznie. Ty, ale ładny. Jest! No trzeba mieć, piękny! A już się wypiął teraz, chłopie. W podbieraku, nie? Oh.
Nie wiem, czy iść to ratować teraz, dobra, smolić to, jebać tą wędkę. No, daj ją na bok, a... Nie, bo ja tak tam muszę wleźć, żeby to ratować. Zostaw, połóż wędkę nam. Zaplątało tam? Tak, jest oplątane, bo on to oplątał, o, okrzaczory. A mam tam taki cieniutki przypon zrobiony specjalnie, wiesz, lekki, że to się potarga. Trzeba wejść. Tak się zresztą ta ryba wypięła już to. No. Jest, pięknie. Pięknie, jest rybka. Oh, fucking chicken. Pięknie, jest rybunia. Okej. Okay. Dam mu wodę, to od 15 będzie ważył. Może 13, 14, ale... A ładne. Nie jest to dyszka. No. Mówię ci, nie złapałem tu ryby poniżej 10 kg. Na tym czasie to nawet jakby dycha była. No jasne, że tak. Jestem bardzo zadowolony. Powiem ci szczerze, mega, nie? Mega. No nie liczyłem, nie? Ale gdzieś tam w głębi ducha zawsze ktoś, wiesz, jakąś nadzieję ma, nie? Po to tu przyjechałem właściwie. I jest okej, okay, nie? Jest pięknie. Jest pięknie. Dobra. No, godzina 19. Coś koło przed, jeszcze nie ma, za 15, no czyli powiedzmy o 18.30 było branie i to zgasło mi teraz stokiem. O 18.30 było branko, squid, salmon squid, tak, 16 mm podpięty pinaculadą, czyli ananas krem, popkiem, tak, 11 mm, no i doczekałem się brania. Delikatny zestaw PV-ka, trochę kukurydzy konserwowej z konopią zmieszane, zalane zalewą squidową i proszę bardzo, oto taki jegomość świąteczno noworoczny prawie. Chodź. Proszę bardzo. Jest. Okej. Okay. Jest. Rybka. Piękna rybka. Mam w lodzie na przebraniu, ale uciekniemy. Uciekniemy. Chodź. Okej. Proszę bardzo. Jest misiaczek. Jest misiu. Piękny. Popatrzcie. Piękna rybka, nie ważymy, bo to rekord nie jest, ale cieszy na pewno, bardzo cieszy. RCB znowu udowadnia swoją skuteczność. No znikąd się to nie bierze, nie? O! Miało być delikatnie, zrobił to brutalnie. Jeszcze raz ci dziękuję, Marcin. Spoko. Super. Bardzo mi pomogłeś. Na to 29 grudnia, pierwsza doba, właściwie siedzę tu od rana,
Jest. I co? Dobra, już ci daję wodę. Siedzę tu od rana. Przyszedł wieczór. No i zaczęły się brania. Jest grudzień, a ja mam już drugą rybę, nie? No powiem wam, rewelacja, nie spodziewałem się tego, tak na dobrą sprawę, ale wyszło to całkiem nieźle. Jednak no ta aura sprzyja, nie? Prawda jest taka, że pogodę mamy taką, jaką mamy w grudniu, to rzadko spotykane, żeby było 10 stopni przez tydzień czasu dziennie. No ale jakby nie patrzeć, moje przynety musiały mi też zasmakować. Tu proszę, taki kolejny misiu, grubiutki, proszę bardzo, jaka rybka piękna, super, nie? Coś pięknego, godzina 10.30, właściwie tak, no dokładnie gdzieś tak pobrał, może 10.20, 10.25, coś w tym stylu, mamy kolejną rybkę. 29 grudnia. Ten pobrał tym razem na różyczkę 16 mm podpięta szprotą 11 mm. Proszę bardzo. Przycięte troszeczkę. Troszeczkę przycięte. Jutro poopowiadam przy normalnie, jak się aparat naładuje, bo już mi bateria tam siada. Poopowiadam co i jak. Więcej troszeczkę. Na co, jak, gdzie i po co, jak to wszystko jest zorganizowane. Więc tak, ogólnie wracając do tego, co tutaj się dzieje, tak, do tego, co się wydarzyło, przyjechałem sobie na rybki 29 grudnia, wczoraj, właściwie rano. No sceptycznie byłem nastawiony, no bo wiadomo, to jest taka pora roku, jaka jest, to jest grudzień, to jest zima, ogólnie temperatury są takie, a nie inne, tak. Pomimo, że aura w tym czasie, w którym teraz jestem, powiedzmy, jeśli chodzi o pogodę, nie jest najgorzej, bo mówiąc szczerze, 10 stopni w grudniu, tak, od tygodnia czasu, no to naprawdę można powiedzieć, jeśli chodzi o łowienie karpi, że jest rewelacja, nie? Że pogoda sprzyja. Więc, tutaj akurat nie trudno narzekać, nie padało wczoraj, też się cieszę. Bardzo się cieszę, że nie padało, że nie mam tego wszystkiego mokrego. Zastanawiałem się w ogóle, żeby rozkładać namiot czy nie, bo mówię, a prześpię się w samochodzie najwyżej. No bo później to jest upierdliwe, nie? W niskich temperaturach wszystko to nam mógł rozkładać. Kto to przeżył, ten wie, nie? Jak jest zimno, leje deszcz i trzeba składać mokry namiot i wszystko i później gdzieś to suszyć. I jest to problem, nie? Jakby nie patrzeć, więc... No do czego zmierzam? Miałem poopowiadać troszeczkę, w jaki sposób łowię tutaj na tej zasiadce o tej porze roku, właściwie powiedzmy tak, na zimnych wodach, tak, kiedy mamy wczesną wiosnę, tak, albo późną zimę i właściwie późną jesień albo wczesną zimę, tak, jak sobie radzić, tak, w takich sytuacjach, kiedy temperatura wody średnio
często nie przekracza 5-6 stopni, tak jak w tym przypadku dzisiaj czy wczoraj. Woda przy powierzchni ma 5 stopni, w porywach do 6. Jak wyszło słoneczko, no to tam o 1 stopień wzrosło, czyli było 6 stopni przy powierzchni. Gdzie niektórzy już twierdzą zupełnie tak, że ryba w tym okresie nie pobiera, tak? Że ogólnie tak słabo pobiera, że złapanie karpia jest niemożliwe. No mi się jednak udało i to fajnie wyszło, bo złapałem dwie rybki, nieduże, ale nie po to przyjechałem, żeby bić rekordy, tak, dzisiaj, tylko przyjechałem tutaj po prostu, żeby nawiązać kontakt z rybą, żeby udowodnić sobie, tak, że da się, że ogólnie możemy łapać karpie o każdej porze roku praktycznie, jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają, jeżeli nie jest woda skuta lodem, tak, i powiedzmy, że ta woda jest w granicach tych 5, tak, powiedzmy, no to jest chyba minimum 5 stopni, no to jest szansa na kontakt z rybą, na złapanie jakiejś fajnej rybki. No, mnie się udało ten kontakt nawiązać. Wypracowałem 2 brania na 2 różne przynęty, a właściwie 4, bo podpinałem kulki tonące pop-upami małymi. Skupiłem się na 2 aromatach, właściwie 4, tak jak mówię, bo mieszałem, tak? Ogólnie też czasami dobrze jest wiedzieć, co ryby lubią w wodzie, albo bynajmniej na co reagują. Tutaj ogólnie na tym zbiorniku, w którym jestem, sprawdza się metoda mieszania, łamania śmierdzieli słodkimi kulkami, tak? Albo na odwrót, słodkich kulek śmierdzącymi. Gdzieś to robi tutaj robotę i działa, to spisuje się. Ja na jednym zestawie miałem założone rurę 16 mm podpiętą szprotką, 11 mm pop-upem, a na drugim zestawie miałem salmon squid podpięty pinakuladą, to jest ten ananas kremowy mój taki, żółty popek. Szprota jest zielona, zrobiona, więc ogólnie na obydwie wędki były brania, na obydwa zestawy były brania, więc co tu powiedzieć, nie? I jedna i druga wędka, jeden, drugi zestaw przyniosły ryby. Na squida z ananasem złapałem troszeczkę większego karpia, to był pierwszy karp, gdzieś około godziny 18.30 i później o 20.30, 22.30 nastąpiło drugie branie na rurze ze szprotką. Co tu jeszcze powiedzieć? Aha, co jest istotne? No istotne jest to, żeby nie przesadzać z zanętą, tak? Ja jak zawsze o tych porach roku, kiedy woda jest zimna, skupiam się na mocnych aromatach, mocno dopalonych, powiedzmy, ale w małych ilościach, bardzo małych ilościach, czyli mała PV-ka, pokruszone kulki w środku, ewentualnie coś tam jeszcze możecie dać sobie, jakiś pelecik. Do tego ja stosuję zawsze, lubię kukurydzę konserwową, wymieszaną z świeżo mieloną konopią. Świeżo mieloną, tak jak mówię, świeżo mieloną. Mam konopię w domu, mielę sobie ją i w woreczku przywożę nad wodę. Mam to tutaj gdzieś. Tak, o, świeżo mielona konopia. Właśnie włożę sobie tutaj nad wodę. Otwieram puszkę kukurydzy, wylewam wodę z kukurydzy, zasypuję to tą świeżo mieloną konopią. Zalewam dipem, tak, aromatem jakimś tam moim, mocno dość, wymieszuję to i tego daję dosłownie też tak garsteczkę, nie, do tej komory, do łódki i to wywożę na wodę. Szukam miejsca głębszego, zazwyczaj staram się szukać dołków, jakichś zagłębień, głębszych miejsc, jeśli chodzi o tą porę roku. No i później pozostaje tylko czekać. Jeszcze wracając do metody, bo się pospieszyłem troszeczkę, ważny jest też zestaw końcowy. Odchudziłem wszystko tak, że nawet przypąszczałowy zrobiłem z fluorokarbonu, który mam taki cieńszy, mam fluorokarbon, mam do Zigliga z Kordy. On jest dużo cieńszy, ale jest w miarę wytrzymały. Holowałem, już wyholowałem na nim 19.
na wodzie, na której nie mam specjalnie jakichś tam zaczepów, gdzie nie muszę haratać ryb przez nie wiadomo jakieś drzewa albo coś, no to ogólnie nie ma problemu, spisuje się to. Czyli fluorokarbon, bardzo ciężki. O, tutaj chyba jest. Coś takiego. Musiałbym okulary założyć, żeby przeczytać wam, co to dokładnie jest. No, to jest bardzo taki delikatny. 9 lb, tak? 4,1 kg, 0,25 mm. No, taki dość słabiutki, ale daje radę. Ogólnie wyholowałem dwie ryby, 19 na basaku i dużo innych ryb na tym holowałem. On jest taki delikatnie żółciutki, ale jest cienki, no i to jak fluorokarbon, no jego nie widać teoretycznie, nie? A sam zestaw końcowy mam zrobiony na takiej, tu mam taką starą plecioneczkę. I to jest plecioneczka 16, czarna 16 taka. Na tym mam zrobiony zestaw końcowy, tak? Tak, cieniutki włosik, to jest coś takiego. Haczyk też bardzo mały, ósemeczka ze Skarb Spirita, co mam, te haczyki, Razory, Razor X chyba to się dokładnie nazywa, te łamane takie kolanka, co są. No i to wszystko. When you run out of luck, need to get unstuck, so cough. When you're up against the wall and you cannot fall, so cough, cough.